Nazywam się Krzysztof Jackowski. Jestem, trudno określić kim, medium, jasnowidzem, kimś w tym rodzaju. Czy ja byłem zwykłym dzieckiem? Chyba nie. Lubiłem samotność. Zadawałem sobie uporczywe pytania. Na przykład, jeżeli umrę, a nie ma nic, to czym jest nicość? Na przykład, po co w ogóle żyję? Te pytania mi towarzyszyły od najmłodszych lat. I myślę, że z tym była związana duża moja samotność. Jak dzieciaki z podwórka grały w piłkę, ja chodziłem nad jezioro, mieszkaliśmy blisko jeziora, siadałem pod drzewem i naprawdę zadawałem sobie te pytania. I co ciekawe, tęskniłem za kosmosem. Miałem nieprzeparte wrażenie, że stamtąd pochodzę, że tam jest mój dom. Mimo że tu miałem rodzinę, 5 rodzeństwo było nas wszystkich i była to dobra rodzina, tęsknota przepełniona we mnie była do czegoś, co jest u góry, gdzieś w gwiazdach. Jako dziecko miewałem, tak mi się wydaje, pewne przeczucia, może nawet nie przeczucia. Bardzo czułem osoby zmarłe. Byłem przeświadczony, bardzo się bałem osób zmarłych. Jak ktoś zmarł w rodzinie, czy powiedzmy z sąsiadów, bardzo się bałem, czułem, byłem pewny tego, że zmarła osoba może się manifestować po śmierci, że coś takiego jak duch jest dalej aktywne, że to ciało obmarło, że ten duch się uwolnił z tego ciała. Jako dziecko nie miałem wizji. One zaczęły się w wieku 27 lat, jak miałem 27 lat.